Myślę, że to by pierwszy tydzień wprowadzający, taki pod ciężką pracę dopiero w późniejszym czasie. Zdaje się, że to co najciekawsze to dopiero przed Wami. Tak. Trener zapowiada, że będzie bardzo ciekawie i na pewno nie będziemy się nudzić. Także wszystko przed nami i zapowiada się ciekawy okres. Trener Smuda w swojej karierze nieraz już pokazywał, że potrafi z napastnika zrobić obrońcę, czasami na odwrót. Ty się czujesz mniej więcej pewnie, że do tej pory co grałeś, to będzie to samo? No niczego się nie można tutaj spodziewać, znaczy wszystkiego się można spodziewać po trenerze gdzieś tam. Zobaczymy co wymyśli. Na razie widzę, że jestem przygotowany na środek obrony i tak chyba zostanie. A jeżeli będzie taka opcja i trener będzie chciał po prostu zmienić, no to zawsze człowiek musi być otwarty i grać tam, gdzie po prostu tego wymagają. Wiele wskazuje na to, że ta rywalizacja w drużynie może być wiosną nieco większa niż jesienią. Na pewno będzie to lepsze dla nas wszystkich, czy dla naszej trójki, bądź dla całej drużyny, bo nie ma co ukrywać, każda rywalizacja w drużynie podnosi poziom i umiejętności indywidualnych, jak i zespołowych, także będzie dobrze. Trudno pytać zawodnika o nowych kolegów w drużynie, wiadomo, niektórzy są dopiero testowani, ale jest dwójka piłkarzy, którzy kontrakty podpisali na dwóch różnych biegunach. Jeden bardzo młody, mam tutaj na myśli Marcina Pieńkowskiego, a jeden bardzo doświadczony, Robert Demian. Na pewno po Robercie musimy się dużo spodziewać. Jest to doświadczony zawodnik, grający już w Ekstraklasie wiele meczy. No da na pewno jakość nam w drużynie. Da ten spokój w przodzie i na pewno nam pomoże. Co do Marcina, no to nie wiem, nie znam zawodnika, nie wiem po prostu jak to będzie wyglądać, bo nie widziałem go wcześniej, bo on po prostu dołączył do nas w okresie tym roztrenowania. Ale jak to młodość ma w sobie, że potrafi na pewno zaskoczyć i miejmy nadzieję, że po prostu tak odpali.